Katarzyna Bosacka, znana z prowadzenia programów telewizyjnych o zdrowym odżywianiu i produktach spożywczych, przez wiele lat pomagała Polakom rozwijać nawyki świadomego wyboru żywności. Jej działalność była ceniona, a widzowie doceniali jej wskazówki na temat czytania etykiet i unikania pułapek producentów. Niestety, ostatnie miesiące życia Katarzyny były trudne, ponieważ jej małżeństwo z senatorem Marcinem Bosackim rozpadło się. Mąż opuścił ją i dzieci, by rozpocząć związek z młodszą kobietą. Kasia była wstrząśnięta tą sytuacją i przez pewien czas nie komentowała jej publicznie. Jednak z biegiem czasu zaczęła powracać do normalności i niedawno przerwała milczenie, wyrażając swoje uczucia. Rozstanie i rozwód to jedno z najtrudniejszych przeżyć w życiu człowieka, ale stara się koncentrować na pozytywnych aspektach życia. Niestety, stres związany z tą trudną sytuacją miał wpływ na jej zdrowie i wygląd. Schudła 14 kg w ciągu krótkiego czasu, co było wynikiem reakcji organizmu na stres. Jednak Kasia dąży do tego, aby pozostać silna i iść naprzód, koncentrując się na swoim dobrobycie. Efekty metamorfozy bosackiej są faktycznie imponujące. Okazało się jednak, że już pojawili się oszuści, którzy postanowili to wykorzystać w internecie. Kasia pilnie zaalarmowała swoich fanów, by nie dali się nabrać i nie kupowali żadnych leków, które rzekomo miały pomóc jej schudnąć. Ostatnio dostaję od was coraz więcej wiadomości, że bardzo schudłam rzeczywiście w 3 miesiące, 15 kg. Jednocześnie chciałam wam przekazać, że nie reklamuję żadnych suplementów diety, a jedynym powodem mojego schudnięcia był stres. Nie wszyscy wiecie, że mój wizerunek został bezprawnie wykorzystany do reklamy różnych diet i suplementów diety. Sprawą zajmują się prawnicy, przekazała Bosacka na Facebooku. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.